W środę 3 maja minie 226 lat od dnia, kiedy Sejm Wielki po burzliwej dyskusji przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie po amerykańskiej. Stan Rzeczypospolitej w XVIII wieku był fatalny. Polska była pod protektoratem Rosji, demokracja szlachecka i wolna elekcja paraliżowały jej funkcjonowanie. Ojczyźnie zagrażali też sąsiedzi planujący rozbiory. Konstytucja jest symbolem odrodzenia moralnego i intelektualnego końca XVIII wieku. I była to próba ratowania państwa Rzeczypospolitej wobec zagrożeń, które twórcy widzieli. Przyjęcie nowej konstytucji poprzedziły spotkania obozu reformatorskiego, który w tajemnicy przygotowywał zmiany. Te działania wspierał król Stanisław August Poniatowski. 3 maja 1791 roku konstytucja została ustanowiona ustawą rządową i przyjęta przez Sejm Wielki. Znalazły się w niej pionierskie rozwiązania polityczne. Polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej. Co najważniejsze, zniesiono liberum veto, które uniemożliwiało w ogóle rządzenie i wprowadzało w Polsce anarchię. Dalej zniesiono też wolną elekcję, wprowadzono dziedziczność tronu. W Polsce zaczął obowiązywać trójpodział władzy. Sejm miał się zbierać regularnie co 2 lata. W konstytucji zawarto też ochronę prawną wszystkich obywateli. Dawała niesłychaną wolność właściwie wszystkim podmiotom, wszystkim stanom. To jest też niebywale istotna rzecz, że równała mieszczan i szlachtę w prawach, a chłopów brała w naprawdę dużą opiekę. Kilkanaście miesięcy po uchwaleniu konstytucji władzę przejęli zdrajcy Polski, którzy kolaborowali z carycą Katarzyną II. Część elit państwowych bardzo chętnie sięga do pomocy mocniejszych sąsiadów. No szkoda, że dzisiaj się właściwie dzieje tak samo. Konstytucja 3 maja przez okres zaborów była symbolem dążenia do odrodzenia narodowego. Nie uratowała ona państwa polskiego, ale stała się węzłem, który połączył Polaków w dążeniu do wolności. We wtorek 2 maja obchodzić będziemy Dzień Flagi Rzeczpospolitej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto, ustanowione przez Senat, jest hołdem dla Polonii za wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Flaga narodowa obok hymnu i godła państwowego to najważniejszy symbol Rzeczpospolitej Polskiej. Biało-czerwone barwy towarzyszą Polsce już od dawien dawna. Były symbolem żołnierzy w okresie powstania listopadowego w latach 1830-1831, przypomina historyk Roman Kowalczyk. I od tego czasu, od tej chwili obyczaj ów przepiękny upowszechnił się i to jest źródło dzisiejszej biało-czerwonej flagi, ale dodać też jeszcze, że przecież symbolika piastowska od wieku XIII również zawiera barwy biało-czerwone, bo był to biały orzeł na czerwonym tle. Dla Polaków barwy biało-czerwone od początku miały ogromne znaczenie, zwłaszcza w trudnych czasach okupacji. Dzieci w szkole, gdy były za czasów niemieckich, chodziły do szkoły i do tego młodzież tam, do tych szkół, które były dozwolone przez Niemców, to wspinali sobie szpilki, jedną białą, z główką białą, a drugą z czerwoną, bo opaski te nie można było ze względów okupacyjnych, a te były takie symboliczne po prostu, to, że jestem Polakiem. O wywieszeniu flagi w ważne uroczystości państwowe pamiętają zarówno starsi, młodzież, jak i dzieci. Święto flagi się wywiesza flagę. Dlatego, że to jest ważne święto. W naszym domu mu wywiesza flagę mama. Nasza flaga ma kolory biało-czerwone. Białe to jest czyste serce, a czerwone to walka i miłość. Obchodzony dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypomina nam trudne dzieje naszej ojczyzny oraz to, że powinniśmy być dumni z dokonań naszych przodków, którzy walczyli o naszą wolność.